Witam Państwa, tutaj program Piłka w grze, a dzisiaj z nami człowiek, bez którego jedenastka nie mogłaby się nazwać jedenastką. Człowiek, od którego zaczyna się każdy mecz. Człowiek, od którego trener zaczyna podstawowy skład. A więc bramkarz, z nami trener bramkarzy, trener Daniel Iwanowski. Panie trenerze, witam przede wszystkim. Witam, dzień dobry. Jak zaczął trener swoją przygodę, bo na pewno to nie było tak, że trener od razu był trenerem, urodził się, chce być trenerem. Na pewno gdzieś ta była miłość do piłki, a przede wszystkim gdzieś pierwszy klub. Jaki to był klub? No, wychowałem się w Olimpii Zambrów, gdzie pierwsze kroki stawiałem jako młody bramkarz, tak, w wieku 7-8 lat. I od tego się zaczęło, tak, pierwszy trening, stanąłem na bramce, spodobało się i tak do końca swojej przygody z piłką, gdzie broniłem w różnych klubach, zostałem bramkarzem. Olimpia Zambrów, ale czy tylko Olimpia Zambrów? Przygotowując się do tego programu, wiele tych klubów było naprawdę. Czy mógłby trener o nich opowiedzieć? Tak, zaczynałem w Olimpii Zambrów, skąd trafiłem do Amiki Wronki, wtedy ekstraklasowy klub z małego miasteczka, tak, jakim Wronki były. Też byłem w szoku, że tam mnie zaprosili. Przepraszam na chwilę, Amika Wronki, czyli coś już w tych latach, coś tam było robione, czy to jakaś z fryzjerem jakieś tam były? Oj, nie, jeszcze za młody wtedy byłem, także w to nie wnikałem, tak? Nie, jasne, to tylko taki jowialny żart. I tam trafiłem, tak, do grupy juniorskiej, byłem na testach, później trafiłem do drugiego zespołu i tak samo też byłem w ekstraklasie. Na treningach, gdzie też siedziałem na ławce rezerwowych, nawet w meczu Super Puchar, gdzie obecny selekcjoner Czesiu Michniewicz zagrał mecz życia, gdzie zdobyliśmy Super Puchar z Wisłą Kraków. Fajna przygoda, na pewno fajna przygoda. Trenerze, nigdy trener nie pomyślał, bo inaczej, trenerze, przecież na początku trener na pewno nie pomyślał, że urodziłem się i będę trenerem. Niech trener mi powie, jaka przebiegała ta historia, gdzie był pierwszy klub? Po Amice Wronki zostałem wypożyczony do MGM ZK z Kozienice, w którym klubie grałem 3 lata. Następnie trafiłem w moje strony, czyli na Podlasie, do Ruchu Wysokie Mazowieckie, gdzie później powstała jako freskowita, mlekowita była, później freskowita. Stamtąd dostałem się do Stomilu Olsztyn, gdzie wtedy była druga liga. I po Stomilu wróciłem już w swoje rejony, czyli do ŁKS-u Łomża, gdzie już bardziej myślałem jako trener i w tym klubie zaczynałem też pierwsze kroki jako trener bramkarzy. Kiedy tak naprawdę był ten pomysł, będę trenerem bramkarzy? Ten pomysł już z wiekiem, tak? Cały czas chodzi mi po głowie. Nie wiedziałem tylko w jakim momencie przejdę z zawodnika czynnego na trenera. U mnie stało to się wręcz, tak można powiedzieć, szybko i jak to mówię, że dosłownie tak, gdyż choroba spowodowała to, że nie mogłem już grać w piłkę i przeszedłem na drugą stronę, czyli zostałem młodym trenerem, gdzie pierwsze kroki dostałem funkcję trenera bramkarzy w ŁKS-ie Łomża. Ale to już w tym ŁKS-ie Łomża był taki pomysł, że gdzieś trener grał, kurde, a może mógłbym być tym bramkarzem? Pierwszy taki pomysł mój był, jak grając w Stomilu Olsztyn, gdzie już zacząłem trenować jako czynny zawodnik, zacząłem trenować młodych zawodników, gdzie pierwszym takim moim, można powiedzieć, wychowankiem jest Michał Leszczyński, do dzisiaj grający bramkarz, naprawdę perspektywiczny chłopak. I wtedy już tak już bardziej miałem zajawkę, bo już sam prowadziłem trening bramkarskie dzieci w wieku 10-7 lat. A kiedy był ten pomysł, żeby ukończyć kurs? Bo to nie jest takie proste. No wiadomo, można gdzieś być trenerem bramkarzy, gdzieś tam próbować swoich pierwszych kroków, ale tę licencję trzeba uzyskać z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kiedy taki pomysł i gdzie był zrobiony ten kurs? Kurs był oczywiście zrobiony w PZPN, to był w Białej Podlaskiej, gdzie wszystkie kursy główne są robione. Kurs UEFA Goalkeeper A i B też tam jest robiony, także B skończyłem w Białej Podlaskiej. Był to pierwszy kurs pod egidą UEFA. I teraz, będąc na konferencji, dowiedziałem się od pana trenera Andrzeja Dawidziuka, że kurs UEFA A rozpocznie się w styczniu, na który oczywiście też będę stawał. O kursach, o wszystkim zrodziło mi się to, jak dostałem propozycję jako być trenerem bramkarzy w Kotwicy Kłobrzeg. Zobaczyłem tam, jak już, mimo że to trzecioligowy klub, ale zobaczyłem tak, jak profesjonalnie można pracować i tam już wtedy już miałem myśl w głowie, różne staże, różne kursy, już wtedy się zapisywałem, tak. I to tylko przyspieszyło to, że mimo młodego wieku zacząłem jak najszybciej robić kursy oraz konferencje. No właśnie, profesjonalizm, to jest te główne słowo. Jak ja myślę profesjonalizm, to właśnie kojarzy mi się z trenerem. I jakby trener określił swoją osobę, jakieś cechy charakterystyczne dla typowego trenera bramkarzy i tak naprawdę swoje cechy?
Myślę, że tutaj dobry trener bramkarzy to jest trener taki, który dba o szczegóły, tak? Zaczynając od przygotowania konspektu, patrząc na swoich zawodników, bo też nie można każdego bramkarza wrzucić do jednego worka, tak? Trzeba zobaczyć, jakie ma parametry fizyczne, jakie ma parametry motoryczne, tak? I do tego trzeba dostosować swój trening, swój konspekt. Myślę, że to jest taka najbardziej taka szczególna charakterystyka, tak? Żeby być bardzo dokładnym. I myślę, że pracowitym, tak? Bo mówię, jestem pracowitym, ambitnym, bo nie można spocząć na laury, także mówię, jak dostałem propozycję pracy w Wiśle Kraków, dostałem jeszcze mocniejszego, jak to można powiedzieć, kopa do pracy i chcąc się jeszcze jednak na bardziej się rozwijać. No właśnie, bo to jest ta sfera mentalność. Myślę, że u bramkarza to jest podstawowa cecha, od której każdy bramkarz powinien wyjść. Myślę, że według mnie mentalność to podstawa ogólnie do grania i temperament do grania w piłkę nożną. I jak, czy trener się z tym zgadza, czy nie? Czy może trener ma inną cechę, którą by wyróżnił, że ta jest najważniejsza u bramkarza? Nie, myślę, że tutaj mentalność jest bardzo charakterystyczną cechą u bramkarza, jak u trenera. Gdzie tutaj w klubie też nasi młodzi bramkarze w akademii, jak i bramkarze w pierwszym zespole pracują z psychologami sportowymi, a też my razem z trenerem Maćkiem Sikorskim, u którego jestem asystentem w pierwszym zespole, dużo rozmawiamy każdego dnia, tak, bo to jest klucz, żeby mieć dobry kontakt z bramkarzami, rozmawiać, bo tu mówię, dzisiaj jest dzień taki, że coś może być w głowie, od razu trzeba o tym rozmawiać, tak, także tutaj mentalność, jak się czuje bramkarz psychicznie, to jest bardzo kluczowy punkt w tej dziedzinie. Niech mi trener powie, jak trener odnajduje się w tej roli, bo tu i pierwszy zespół, i drugi zespół w poprzednim sezonie i jeszcze trener, koordynator bramkarzy. Jak trener potrafił pogodzić te wszystkie obowiązki? Myślę, że fajnie to się złożyło, że pierwszy zespół najczęściej trenuje rano, gdzie tutaj z trenerem Maćkiem Szkolskim prowadzimy treningi. Oraz drugi zespół miał po południu treningi, przeważnie po południu treningi. Jako koordynator fajnie też, bo mogę tych chłopców widzieć na top grupie, gdzie mogę czynnie z nimi uczestniczyć w treningu i mogę tych najlepszych, jak to się mówi, wychwytywać, tak, a też mam dobre relacje z trenerami, tak, Adrianem Tokarskim i trenerem Kijkiem, że zawsze mam cały, po każdym meczu, po każdym mikrocyklu od razu wszystko spisane, tak, kto się wyróżniał. A też mamy taką, stworzyłem taką formułę, że robią analizę sami bramkarze. I po każdym meczu trener i bramkarz wysyłają do mnie analizę swojego meczu, gdzie też ja już widzę, jak ten bramkarz grał i co jeszcze możemy poprawić więcej. Czyli profesjonalizm, cały czas profesjonalizm. Czyli profesjonalizm przyszedł do Wisły Płock. A jak trener przyszedł do Wisły Płock? Jak to się stało? Tutaj duża zasługa trenera Maćka Sikorskiego, gdzie podpisał kontrakt z Wisłą Płock. Od razu dostałem telefon, że Wisła Płock szuka trenera drugiego zespołu i trenera koordynatora. Zadzwonił do mnie pan dyrektor Marek Brzozowski. Pierwsza rozmowa trwała może 2 godziny, gdzie naprawdę usłyszałem, jaki projekt tutaj może powstać naprawdę i od razu to bez wahania przystałem na takie warunki. I zadzwonił prezes Marzec. Przyjechałem, dogadaliśmy się, a też to mówię, no to jest sama przyjemność z takim trenerem jak trener Maciej Sikorski pracować, bo to jest top 2 w Polsce trenerów i to jest naprawdę duża zasługa jego, że jestem tutaj w Wiśle Płock. No właśnie, ogólnie fajny projekt Wisła Płock, ja już tutaj widzą, pokazywałem, jak ten projekt wygląda, co jest w tym projekcie. Tak naprawdę jeszcze nie rozmawialiśmy tylko z trenerami motorycznymi, ale naprawdę to jest świetny projekt. Trener jest w tym projekcie, a teraz okej, jest projekt, wszystko jest okej, ale najważniejsze są w tym projekcie dzieci. I teraz czy my mamy taki, teraz jak trener po tych 2 latach widzi... Roku. Przepraszam, po roku. Już myślałem, że to 2 lata tyle trener to jest, że czy widzi trener może tych... Taki jest zawodnik, albo jest takich paru zawodników, którzy naprawdę mają potencjał. Przychodząc tutaj, tak jak z trenerem Maćkiem rozmawialiśmy i z dyrektorem panem Brzozowskim, że chcemy zrobić tutaj kuźnię bramkarską, tak? Czyli z tych chłopców, których mamy z Płocka, a też z Polski, żeby jak najlepiej ich oszlifować, tak? Myślę, że tu w Płocku przez ten rok dużo, dużo się zaczęło dziać. No, zobaczyliśmy sami, że kiedyś był taki można powiedzieć model, że chłopcy stąd uciekali, a na dzień dzisiejszy
gdzie teraz zaczyna się okienko transferowe, ci chłopcy sami do nas się zgłaszają, że chcą wracać do Płocka, bo dowiedzieli się, jak się pracuje z bramkarzami, jaki mamy projekt, jak to wszystko wygląda, także możemy się tylko z tego cieszyć, ale to jest, mogę powiedzieć, że to jest proces naprawdę długofalowy. I tutaj naprawdę są chłopcy, którzy, tak jak mogę tu wymienić, Oskar Lodziński, Filip Kraska, czy już, gdzie pracujemy z chłopcami 2010 i też widać już potencjał, tylko mówię, tu już jest, będzie inny projekt, który będzie cały czas się pogłębiał i jeszcze będzie większa praca, tak, bo dodatkowo zatrudniliśmy jeszcze jednego trenera bramkarzy, czyli cały czas idziemy w dobrym kierunku i myślę, że efekty będą widoczne z tego. Okej. Trenerze, podsumowując swoją pracę trenera, dotychczasowo trenera i koordynatora, co bym mógł trener powiedzieć, co się zmieniło w tym całym procesie i czego się trener tak naprawdę nauczył? Bo to, że trener dostał swoją szansę tutaj i że trener ją wykorzystuje, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ale co się zmieniło w trenerze i co się zmieniło w tym całym projekcie? Bo ten projekt cały czas ewoluuje. To nie jest tak, że było coś wymyślone i tak i to jest, kurczowo się tego trzymamy, ale ten projekt ewoluuje. Ci zawodnicy coraz lepsi przychodzą. Cały czas jesteśmy zauważani. Co się zmieniło od pierwszego momentu, kiedy trener tutaj przyszedł, do teraz? Myślę, że jako w mojej osobie dużo, dużo zawdzięczam trenerowi, cały czas będę powtarzał trenerowi Maćkowi Sikorskiemu, gdzie na co dzień przebywamy po kilkanaście godzin. Jakie doświadczenie zdobyłem, inne spojrzenie na rolę trenera bramkarzy, inne spojrzenie, tak jak mogę jeszcze bardziej bramkarza, powiedzmy, szlifować, tak? Dużo się zmieniło pod tym względem w akademii, że tych treningów jest więcej. Jest ta top grupa. Bramkarze są dzieleni, a też są przesuwani na jednostki treningowe, tak jak w moim przypadku, w naszym przypadku, bierzemy nawet chłopców 2005-2006 na treningi bramkarskie do pierwszego zespołu. Tu już jest coś takiego, czego tu nie było, czyli dajemy tym chłopcom nowy bodziec. Dużo chłopców przykładowo rotujemy między swoimi rodzicami i tak samo schodzą do drugiego zespołu, tak? Bo to są młodzi, można powiedzieć, młodzi chłopcy, 2005-2006 rocznik, a już dostają takie szanse, gdzie w większości klubach takie szanse by nie dostali, tak? No tak, ci chłopcy muszą też czuć, że oni są nadzieją tego klubu, tak? No może na ten moment jeszcze dużo chłopców nie ma w pierwszym zespole, chociaż uważam, że i tak bardzo to się zmieniło i oni muszą czuć, że oni tu są nadzieją Wisły Płock, ale też muszą wiedzieć, że na Wiśle Płock świat się nie kończy, że jakby co najlepsi zawodnicy będą w Wiśle Płock, ale no zawsze jest bramkarz pierwszy i drugi. To nie znaczy, że ten drugi bramkarz, który cały czas dobija do tego pierwszego, nie będzie grał. Oczywiście, że nie. Tak to robimy, tak to rotujemy, że nieraz mamy nawet tak powiedziane, że nie jest pierwszy bramkarz, drugi bramkarz, tylko są na równym poziomie i tylko decyduje forma, decyduje dyspozycja dnia, dyspozycja w tygodniu. I tak jak tu powiedziałeś, chcemy, żeby ci wszyscy chłopcy czuli, że są potrzebni, że my to widzimy, dlatego chcemy dawać im jak największe bodźce do jeszcze cięższej pracy, tak? Nie, żeby nie spoczywać na laurach, tak jak i ja nie spoczywam na laurach, także coś się wydarzyło, coś fajnie zafunkcjonowało w bramkarze, to czyli jeszcze chcemy dodawać kolejne procenty i tak samo jest u bramkarzy, że chcemy, żeby oni dzisiaj trenowali na 100%, a następny sezon mają trenować na 110% i tak samo w meczach. Jakby trener mógł określić dwoma słowami, co dał mi klub Wisła Płock? Co to by było? Jestem bardziej doświadczonym trenerem. Program Piłka w Grzeby dobiega końca. Trzeba przypomnieć, że Wisła Płock właśnie ruszyła z przygotowaniami. Już są za pierwszym sparingiem. Trzeba obserwować, patrzeć i wspierać nasz klub. Do zobaczenia.